Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym codzienniku biblijnym. Dziś wtorek, 14 dzień czerwca. Na dzień dzisiejszy z Biblią na co dzień są słowa z psalmu 127, wiersz pierwszy. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. I z listu do Filipian, pierwszy rozdział, wiersz szósty, apostoł Paweł wyznaje: mam tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Moi drodzy, każdy z nas ma wiele różnych potrzeb. Potrzebujemy kogoś bliskiego, potrzebujemy różnych rzeczy do życia, ale jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Niestety trzeba przyznać, że miniony czas, minione lata, kiedy zmagaliśmy się z pandemią i teraz czas, kiedy za naszą wschodnią granicą jest wojna, bardzo mocno zachwiały naszym codziennym poczuciem bezpieczeństwa. Nie jeden z nas może zastanawiać się, czy tak naprawdę jesteśmy bezpieczni. Nie jeden z nas może czuć się w pewien sposób zagrożony z różnych powodów. Różne sytuacje losowe, które pewnie przeżywacie, też sprawiają, że to poczucie bezpieczeństwa bywa dość mocno zachwiane. I Pan Bóg przychodzi z odpowiedzią na nasze potrzeby, na wyzwania codzienności. Pan Bóg przychodzi, aby dać ci wsparcie, abyś mógł usiąść, być może tak jak ja teraz siedzę, w spokoju odetchnąć i na nowo poczuć się bezpiecznie w Jego ramionach, w Jego bliskości. Już psalmista zapewniał o Bożej bliskości i Jego opiece. Psalmista mówi: jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Przyrównuje Boga do strażnika. Do strażnika, od którego zależało życie całego miasta. Gdyby w nocy rozpoczął się pożar, gdyby w nocy miał najechać ich wróg, a strażnik by spał, wszyscy by poginęli. Pan Bóg jest tym, który strzeże cię w dzień i w nocy. W każdej chwili przychodzi z pomocą. Więcej, Pan Bóg jest tym, który patrzy na ciebie i nawet na mgnienie oka nie spuszcza cię ze swoich oczu. Abyś mógł i mogła na nowo poczuć się bezpiecznie i znaleźć otuchę w Jego ramionach. Zresztą zaświadcza również o tym apostoł Paweł, który pisze do ludzi, którzy z wielu powodów, między innymi powodu prześladowań, mogli czuć się niebezpiecznie. Mówi: jestem pewny, że ten, który zaczął, Bóg, Ojciec, Duch Święty, Jezus Chrystus, będzie w was działał, będzie was wspierał, będzie wam pomagał każdego dnia w rozwoju, we wzrastaniu w wierze, w mądrości, w miłości Pana Boga przez wszystkie wasze dni, aż do przyjścia Chrystusa po raz kolejny, do dnia Chrystusowego. I my jesteśmy spadkobiercami tej obietnicy, dlatego mamy powód do tego, by czuć się bezpiecznie w Bożej bliskości, w Bożych ramionach, przy tym, który nie spuszcza z ciebie oczu, przy tym, który nie odstępuje cię na krok. Miej nadzieję w Panu i każdy dzień przeżywaj w Jego bliskości. Dobrego dnia i do zobaczenia. Zostań z Bogiem.